doszło dzisiaj do podpisania porozumienia o utworzeniu specjalnych centrów badawczych związanych z największym obecnie chińskim projektem, jedwabnym szlakiem kolejowym, który ma odwrócić pewne transportowe mechanizmy w Euroazji, to znaczy doprowadzić do szybkich komunikacyjnych połączeń pomiędzy państwem środka, jego kilkoma miastami, a całą Europą. Chinese government has raised up a new Silk Road strategy, and my visit this time is to analyze a concrete project to promote this strategy. We signed an agreement with Apollo University of Technology. We have an intention, first of all, in my mind, that we want to enhance the student and university staff exchanges. We want to have more Polish students to study university, and we are also ready to send more Chinese students to Polish universities. Przede wszystkim podpisaliśmy dwie umowy. Pierwsza umowa dotyczyła współpracy KRPUT-u z Uniwersytetem Chińskim, który będzie naszą taką bramą dla wszystkich pozostałych uczelni technicznych w Chinach. Ponieważ oni nie mają, tak jak w Polsce, takich porozumień, jak takich organizacji, jak jest KRASP czy KRPUT. Dlatego też znaleźliśmy po stronie chińskiej partnera, który będzie nas reprezentował, mam na myśli uczelnie techniczne w Chinach. I druga umowa to jest już na bazie tego porozumienia, które podpisaliśmy między tym uniwersytetem a KRPUT-em, umowa pomiędzy Politechniką Opolską a tym uniwersytetem o utworzeniu centrum, które jest związane z między innymi z projektem budowy jedwabnego szlaku. Więc w związku z tym to bardzo ważna umowa, ponieważ zrobiliśmy pierwszy krok do rzeczywistej współpracy i tego należy Politechnice Opolskiej pogratulować. Politechnika Opolska.